PlayStation 5 to niewątpliwie technologiczny fenomen końcówki roku 2020, a doskonałym tego przykładem jest wręcz zerowa dostępność produktu nie tylko w skali krajowej, ale i globalnej, tym samym stając się jednym z najbardziej pożądanych produktów na święta. I wiem co mówię, bo aby kupić nową konsolę od Sony sam musiałem się sporo nagimnastykować, odczuwalnie bardziej niż przy Series X. Produkt testowy dostałem od PlayStation Polska, za co bardzo dziękuję, jednak po opublikowaniu tego materiału odsyłam go do producenta, gry także postanowiłem kupić samemu. Zatem skąd ten fenomen PlayStation? Czy konsola jest aż tak dobra, czy może sentyment względem poprzedników zadecydował o sukcesie startowym nowej generacji od Sony? Jak to mówi nasza legenda polskiego YouTube'a? Sprawdźmy to. Jednak od samego początku, w przeciwieństwie do pięknego, choć mocno zachowawczego Xboxa Series X, Sony nie bało się zaryzykować, tym samym kompletnie zrywając dotychczasową stylistyką urządzenia. I szanuję osoby, którym tego typu forma odpowiada. Dla mnie natomiast to trochę za dużo. Nie zrozumcie mnie źle, doceniam Sony za odwagę oraz bezkompromisowe zerwanie z utartym schematem. Pomijam też fakt, że to tylko wygląd, który szybko pójdzie w zapomnienie naszej domowej codzienności. Z drugiej strony, mówiąc delikatnie, design maszynki od Sony wydaje się niekonwencjonalny. A mówiąc bardziej dosadnie, wygląda jak sprzęt zaprojektowany przez młodego geniusza, który w ostatnich miesiącach nadużywał LSD. Ale pali licho teraźniejszy wygląd, spore wymiary oraz gabaryty urządzenia. O tym już każdy youtuber zdążył się wypowiedzieć. Mnie najbardziej ciekawi, jak tego typu konstrukcja przetrwa próbę czasu. W końcu sprzęt będzie używany przez najbliższe 5-7 lat, a w technologii oraz stale zmieniającym się wzornictwie to praktycznie wieczność. Z frontu urządzenia znajdziemy złącze USB-C, USB-A, przycisk wybudzania oraz instalacji płyt do napędu. Z tyłu natomiast dwa złącze USB, jedno wejście HDMI 2.1, gniazdo Ethernet oraz standardowa 8 zasilająca. Już w tym miejscu mogę zaznaczyć, że konsola w przeciwieństwie do mojej wysłużonej 4-letniej PlayStation 4 Pro jest odczuwalnie cichsza, choć mam wrażenie, że jednocześnie trochę głośniejsza od Series X. Tak jak temperatury wydawały się podobne, tak niewątpliwie najgłośniejszym elementem w konsoli Microsoftu oraz Sony wydaje się napęd na płyty. Serio, jako wieczny zwolennik gier fizycznych i zagorzały fan kolekcjonujący pudełka coraz częściej kupuje gry cyfrowe. I nie dlatego, że to wygodniejsze. To znaczy, okej, jest wygodniejsze, jednak granie z samego dysku bez wyjącego z boku napędu wydaje się po prostu przyjemniejsze. Zupełnym przeciwieństwem wzornictwa konsoli jest dla mnie nowy DualSense. Jako odwieczny fan padów od Microsoftu, po raz pierwszy w historii mogę powiedzieć, że na padzie od Sony osobiście grało mi się lepiej. Nie wynika to tylko z nowego wzornictwa oraz zmiany kształtów, któremu bliżej teraz dopada od Xboxa niż Sony. Przede wszystkim mam tu na myśli nowy poziom wibracji, zaawansowaną haptykę oraz wspomagane spusty na padzie. Pierwszy raz w życiu odczuwam na sobie tak intensywnie słowa świętej pamięci Jobsa: ludzie nie wiedzą czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz. I tak mniej więcej widzę, a raczej czuję nowego pada od Sony. Dla mnie to kompletnie nowa definicja grania na padzie. Doskonałym przykładem pokazania możliwości nowego DualSense'a jest preinstalowana gra na dysku Astro's Playroom, który podczas grania jest w stanie imitować podmuch wiatru, podłoża po którym się poruszasz, czy nawet spadających kropli. Mistrzostwo świata. A już kompletną rewolucją okazują się dla mnie adaptacyjne triggery. Boże, jakie to jest dobre. Na ten moment chyba najlepszym tytułem pokazującym ich zastosowanie jest nowy Call of Duty Cold War. Ciężko mi wam to jednoznacznie opisać, to po prostu trzeba poczuć. W skrajnych przypadkach podczas grania chwilami aż czułem wagę posiadanej broni. Głupie, ale prawdziwe. Grając od lat na trzech konsolach, swoje zakupy definiowałem prostymi zasadami. Switcha kupuję dla ekskluzywów, Microsoft dla tytułów multiplatformowych, a Sony także dla tytułów na wyłączność. I ta generacja może to zmienić. Jeżeli deweloperzy nie zmarnują potencjału haptyki na padzie, osobiście będę grać w multiplatformowe tytuły także na padzie od Sony. W tym pięknym, futurystycznym, posmarowanym miodem napakowanym technologią padzie znajdziemy małą łyżeczkę dziegciu. Pad na jednym cyklu ładowania działa co najwyżej znośnie, a jego długość działania będzie zależna już od poziomu wykorzystania wcześniej wspomnianej haptyki w grach. Osobom posiadającym blisko monitor lub telewizor pozostanie siedzenie na kablu, choć ja tego typu rozwiązania nie akceptuję. W teorii nie po to kupuję Switcha, aby 100% jego życia grać w trybie zadokowanym i nie po to korzystam z pada bezprzewodowego, aby grać na kablu. Można też grać na padzie od PlayStation 4, choć tylko w gry z PlayStation 4. Z recenzenckiego obowiązku wypadałoby też powiedzieć szybko o specyfikacji, choć jak dobrze wiemy w przypadku konsoli nie ma to aż tak przełożenia na możliwości wyświetlanego obrazu. Sercem konsoli jest 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Zen 2 o taktowaniu 3,5 GHz, 16 GB RAM GDDR6 oraz GPU AMD Radeon Navi. Moc jednostki graficznej oscyluje w granicach 10,3 teraflopsa, co w teorii daje słabsze wyniki o blisko 2 teraflopsy względem Series X. W praktyce mam to w głębokim
wszelkim poważaniu, teoretycznie słabsze PlayStation 4 Pro względem One X w tym roku zaoferowało mi The Last of Us 2, czyli grę, po której grafice zbieram szczeną z podłogi do tego momentu. Aż marzy mi się odpalenie tego tytułu w natywnym 4K i 60 klatkach na PS5. To nie moc konsoli definiuje to, co widzisz na ekranie, a umiejętności oraz geniusz dewelopera przygotowującego dany tytuł. Poza tym mam wrażenie, że to nie grafika w tej generacji konsol będzie motorem napędowym tytułów, a szybkość działania dysków. Zatem jak już jesteśmy przy nim, to nie jest typowy dysk SSD, a umiejętnie zaprojektowany element konsoli, który w rękach mniej leniwego dewelopera pozwoli ograniczyć długość ładowania gier do zaledwie 3-4 sekund. Nie powiem, że technologia eliminuje jakiekolwiek poziomy wczytania, bo bym skłamał, jednak robi to na tyle szybko, aby już po pierwszym odpaleniu PlayStation 5 szybko zapomnieć o wysłużonym HDD-ku PS4. Najlepszym tego przykładem będzie Spider-Man Miles Morales, czy niezwykle przyjemny Astro's Playroom. Zremakowany Demon's Souls też nie ma się czego powstydzić. Tak jak w przypadku konsoli od Microsoft, tak i tu ogromną rolę w grach będą odgrywać możliwości dysku SSD. Największą bolączką premierowej PlayStation 5 okazuje się jej pojemność. Zaledwie 825 GB, z czego na gry pozostaje nam jedyne 667. To niestety śmieszny żart ze strony japońskiego producenta, podam to tylko na swoim przykładzie. Mam zainstalowanego nowego koda, Astro, dwie części Spidermana, God of War'a, Demon's Souls oraz nowe NBA 2K, plus Ghost of Tsushima i na dane pozostało mi 20 GB. Rzecz jasna, można poprzez łącze USB przechowywać gry z PlayStation 4, jednak na dedykowane dyski dla PlayStation 5 przyjdzie nam jeszcze poczekać. Te rzecz jasna mają przełożenie nie tylko na wczytywanie gier, ale i start systemu. Jak co pełną generację, Sony postanowiło może nie zdefiniować się na nowo, ale na pewno odczuwalnie przebudować system. Od teraz oprogramowanie stało się bardziej spójne, przejrzyste, a zarazem bardziej minimalistyczne. Do pełnej płynności i swobody nawigowania po nim potrzebowałem około 1,5 godziny. Od teraz sklep stał się zintegrowaną składową systemu, a nawigowanie konsoli odbywa się poprzez standardowe okno ustawień z prawej strony, po lewej znajdziemy gry, multimedia, za szybkie naciśnięcie loga PS na padzie wywołuje dolny pasek zadań, na którym sprawdziwy aktualnie odpaloną grę, pobierane pliki, nasze konto, możliwość synchronizacji ze Spotify, status naładowania akcesoriów czy powiadomienia. No dobrze, ale jak konsola sprawdza się przy tym, do czego została stworzona? PlayStation 5 posiada pełną wsteczną kompatybilność z PlayStation 4, co oznacza, że zakupiony tytuł na PlayStation 4 bez problemu odpalisz na tegorocznej piątce, choć tutaj mamy dwie szkoły. Z jednej strony kompletnie darmowa wsteczna kompatybilność, która w praktyce zawsze poprawia wyniki wczytywania poprzez zaimplementowany dysk SSD oraz uwalnia ilość klatek w tytułach z takimi możliwościami, taki chociażby będzie nadchodzący Cyberpunk 2077, dający nam gwarancję darmowej aktualizacji do nowej generacji konsol, choć w przypadku polskiego dewelopera na nią będziemy musieli poczekać do początku roku 2021. Jest też grupa gier, przy których za next-genowość trzeba dopłacić. Pełen pakiet Spidermana, Miles Morales oraz jedynka z 2018 roku zremasterowana to wydatek ponad 300 zł, to samo NBA 2K czy nowy kod. Podobna cena obejmuje także kompletnie nowe zremakowany Demon's Souls. Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nowe gry w dniu premiery będą oscylowały w granicach aż 350 zł, co tylko mnie motywuje, aby w kolejnych latach nie kupować zbyt wiele gier na premierę i czekać parę tygodni na sensowne obniżki. Staram się zrozumieć, nie od dziś wiemy, że producenci zarabiają głównie na grach, a nie na fizycznej sprzedaży konsol, tym bardziej na początku generacji. Spora część gier na wzór PlayStation 4 Pro oraz One X ma możliwość odpalenia tytułu w dwóch trybach, stabilnym 4K60 oraz 4K przy 30 klatkach, jednak z ray tracingiem. I tak jak w niektórych śledzenie promieni jest to najwyżej ok, patrz nowy kod, tak zastosowany ray tracing przy Spider-Manie zrywał mi beret z głowy. Naprawdę wygląda to pięknie, na tyle dobrze, że stanowczą większość gry postanowiłem przejść na tych ustawieniach graficznych kosztem obniżenia ilości FPS o połowę. Dopóki nie gram w shootery, gry online lub gry sportowe, jakoś wolę przełożyć lepsze ustawienia graficzne nad płynność rozgrywki. W przeciwieństwie do konkurencji PlayStation 5 nie posiada tak zwanego Quick Resume, pozwalającego na niemalże w locie przełączanie się pomiędzy odpalonymi tytułami. Tutaj funkcja ogranicza się tylko do jednej gry. Jednak patrząc na tytuły, w których ta moc SSD została wykorzystana, nie jest to dla mnie znaczący problem. I tak trwa to krótko. Czego nie można powiedzieć o braku jakiejkolwiek sensownej konkurencji dla Microsoftowego Game Passa. Wprawdzie Sony wraz z premierą PlayStation 5 uruchomiło na PlayStation Plus kolekcję gier, tak nie da się ukryć, że na ten moment nie może ona w żadnym stopniu
stopniu konkurować z usługami konkurencji. Cieszę się natomiast, że nowi gracze w ramach abonamentu dostają kilka fajnych tytułów do ogrania, których na przykład nie zdążyli ograć, ale takie osoby jak ja nie znajdą tam nic ciekawego. Mam nadzieję, że po prostu z czasem Sony poszerzy wachlarz możliwości tej kolekcji. No dobrze, zatem kiedy mamy już nakreślone kontury PlayStation 5, może postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule tego filmu. Czy pustki w sklepach są związane z rewolucją, jaka nastąpiła przy premierze PlayStation 5, czy jednak w tym przypadku sentyment odegrał znaczącą rolę w decyzjach zakupowych? Ano, jedno i drugie. Konsola od Sony nie jest sprzętem idealnym. Posiada swoje wady w postaci obrzydliwie małego dysku, przypominam 667 GB na gry, brak faktycznego konkurenta dla Microsoftowego Game Passa, umowna prezencja konsoli, która bardzo szybko poprzez niecodzienny projekt szybko może się postarzeć, a i startowe ceny gier nie zachęcają do zakupu tytułów na premierę. Rzuciłbym tutaj dodatkowy podpunkt w postaci małej biblioteki gier przystosowanych pod nową generację, jednak tego typu bolączki towarzyszą każdej generacji konsol na starcie. Jednak zgrzeszyłbym, gdybym nazwał PlayStation 5 złym produktem. Wręcz przeciwnie, to fantastyczna konsola i chyba jedna z najlepszych i najbardziej przemyślanych premier nowej generacji. Na plus, fantastyczny pad, który odmienił mój sposób grania, prawie 100% wsteczna kompatybilność, dobre tytuły na wyłączność na start, remake Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales, choć to dopiero przedsmak ekskluzywności, na który czekamy. Z grzeczności temat Godfalla pominął. Znacznie poprawiona kultura pracy względem przynajmniej mojej prywatnej PlayStation 4 Pro, niesamowicie szybkie wczytywanie poziomów, świetna implementacja ray tracingu w Spider-Manie i co najwyżej poprawna w Call of Duty Cold War, przeprojektowany wygląd OS, do którego przyzwyczaiłem się dosłownie po 1-2 godzinach, dobra cena jak na rok 2020. Bo nie ukrywajmy, w tej cenie najbardziej zagorzali fani PC Master Race, oczekujący bezkompromisowej wydajności, nawet nie kupią samej karty graficznej. Na ogromną popularność japońskiej konsoli składa się nie tylko niesamowicie długi okres oczekiwania na nową generację konsol, ale także zaufanie graczy względem Sony, na co niewątpliwie ma wpływ mnoga ilość tytułów na wyłączność. PlayStation 5, mimo wcześniej wspomnianych wad, polecam bez wahania, to naprawdę bardzo dobrze przemyślany projekt, odczuwalnie inny od poprzednika, ale jak ktoś kiedyś mądry powiedział, ludzie wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmieniać świat, są tymi, którzy go zmieniają. Friends, I'll say I lost my mind, lost my mind.